Kolejny od iluś lat w Zespole Szkół Publicznych nr 1 dzięki uprzejmości pani dyrektorek spotyka się, powiedzmy, aktyw seniorów miasta Kościerzyna. Jest nas ponad 200 osób. Spotkanie organizowane zawsze jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwykle organizowane jest w ostatnią sobotę przed Adwentem. Czyli kończy się pewien etap i zaczyna się kolejny etap, ale już taki naznaczony atmosferą świąteczną, takim oczekiwaniem radosnym na to, co mają te święta przynieść i z nadzieją, że nie będzie gorzej, a będzie lepiej. No to jest taka rodzinna atmosfera. Ludzie cały rok czekają po to, żeby przyjść, zabawić się, pośpiewać, no i poznać i przy okazji zobaczyć, ile z nas zeszłego roku zostało. Wielu uczestników tego spotkania mieszka samotnie. Ci ludzie czekają na towarzystwo, chcieliby z kimś porozmawiać, no i przede wszystkim zaznaczyć swoją obecność w życiu, że jeszcze jest je potrzebny, a i to, że uczestniczą w nim władze miasta, księża, zespoły artystyczne, to właśnie dodaje im otuchy tym ludziom. Dziękuję.